Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Około 80 policjantów z psami, strażacy oraz kilkudziesięciu mieszkańców miasteczka szuka 8-letniej Emilii z Kalinowa koło Ełku. Dziewczynka zaginęła przed 2 dniami. Po raz ostatni widziano Emilkę we wtorek około godziny 12, kiedy odwiedziła w domach w Kalinowie 2 chore koleżanki. Jej mama była w tym czasie z synem u lekarza w Olsztynie. Gdy wróciła wieczorem do domu, Emilki nie było. Znalazła tylko jej plecak i klucz od mieszkania. To fragment tekstu zatytułowanego „Gdzie jest Emilka?”, jaki ukazał się 1 marca 2001 roku w olsztyńskim dodatku do Gazety Wyborczej. Gazeta do kiosków trafiła rano, wczesnym popołudniem. Długie i intensywne poszukiwania, w których uczestniczyli nie tylko policjanci, ale i strażacy, leśnicy i wielu mieszkańców wsi, dały efekt. Smutny efekt. Potwierdziło się to, czego wszyscy się obawiali, ale każdy bał się powiedzieć na głos. 8-latka została zamordowana. Około godziny 14 zwłoki dziewczynki znaleziono w zaroślach nad jeziorem Skomętno. Prokurator zarządził sekcję zwłok. To, co wykazała ekspertyza biegłych, było przerażające. Okazało się, ile bólu dziewczynce zadał jej oprawca. Morderca próbował zamaskować nieduże ciało swojej ofiary. Gdyby nie mróz, pewnie by ukrył je o wiele skuteczniej. Jezioro było jednak zamarznięte, pokrywała je gruba warstwa lodu. Tu są ślady krwi, które prowadzą do przerębli. To wygląda tak, jakby zabójca ciągnął ciało. Nie udało mu się przebić lodu i zawlókł ją w te krzaki. Tak Gazecie Olsztyńskiej mówił rolnik z pobliskiego gospodarstwa. Rozmawiała z nim ełcka dziennikarka Grażyna Merchelska. Gospodarz opowiadał, jakby nad tą okolicą krążyło jakieś makabryczne fatum. Kilka lat wcześniej, dokładnie w tym samym miejscu, znaleziono zwłoki kobiety z odciętą głową. Ten dramat rozegrał się we wsi Kalinowo koło Ełku. Dramat rodziny Emilki okazał się jeszcze większy, gdy wyszło na jaw, kim jest sprawca. A potem, jak próbował się tłumaczyć, usprawiedliwiać, dlaczego zrobił to, co zrobił. Do tego jeszcze za moment dojdziemy. Najpierw nakreślmy tło, gdzie to wszystko się działo, aby Państwo mogli sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Czas połączyć się z naszym gościem, przy telefonie wspomniana Grażyna Merchelska, która wtedy, już ponad 20 lat temu, była w miejscu ukrycia zwłok Emilki, rozmawiała z bliskimi i sąsiadami dziewczynki, a także z policjantami, którzy zajmowali się wówczas tą sprawą. Jak można by opisać Kalinowo? Co to za wieś? Kalinowo to jest wieś, która jest siedzibą gminy. Jest gmina Kalinowo, więc można ją nazwać stolicą gminy. Mieszka tam około 800 osób. Gmina Kalinowo, to chociaż mieści się tutaj u nas na Mazurach w pobliżu Ełku, to jest gmina typowo rolnicza. W ogóle nie jest gminą turystyczną, więc trochę inaczej może tam się życie toczy. Też bezrobocie w związku z tym wówczas było dużo większe niż w innych gminach, dlatego że nie ma tam, są jeziora, chociażby właśnie to Skomętno nieszczęsne, nad którym znalazły się zwłoki Emilki, ale generalnie to tam się turystyką mało kto zajmuje, trochę agroturystyki jest. Są głównie pola, uprawy, też to są tereny popegeerowskie. Właśnie rodzina Emilki mieszkała w takim osiedlu popegeerowskim w blokach. Gmina jest raczej spokojną gminą i w ogóle nasze okolice są dosyć spokojne. Chociaż, tak jak rozmawiałam z policjantami, to co jakiś czas tam się wydarzały takie dziwne sytuacje. Jakiś napad na stację benzynową, gdzieś ktoś z sąsiedniego powiatu przyjechał i tam była jakaś strzelanina, jakieś takie różne sytuacje miały miejsce, no ale to pewnie tak jak wszędzie. Generalnie to tam życie toczy się dosyć tak spokojnie i leniwie, tak bym to określiła. Wspomniała Pani, że rodzina Emilki mieszkała w takich blokach popegeerowskich. Co to była za rodzina? Z tego co wiem, to rodzina była taka spokojna, porządna, jak gdyby z tej mentalności takiej popegeerowskiej zdołała się jakoś tam wyswobodzić. Tata Emilki wyjeżdżał za granicę, pracował, dzieci miały komputery, gdzie to w 2001 roku to nie było takie oczywiste, zwłaszcza na wsi.
więc raczej rodzice dbali o dzieci. Były tam też silne takie więzi z babcią, mamą ojca Emilki. Była Emilka i jeszcze miała dwóch braci, starszego i młodszego. Także taka rodzina była spokojna i porządna. Nie słyszałam, żeby tam jakieś były złe opinie na ich temat. Zaginięcie dziecka w takiej małej miejscowości, no jak pojawia się taka wiadomość, to na pewno rozchodzi się błyskawicznie po całej wsi i jasne jest, że ludzie reagują tak i starają się pomóc. Jak wyglądały poszukiwania, kiedy się okazało, że Emilka zaginęła? Początkowo oczywiście informacja dosyć szybko dotarła do mediów. Prasa opublikowała wizerunek Emilki. No i rzecz jasna, mieszkańcy szybko się zorientowali, co się dzieje, bo wieczorem matka zgłosiła zaginięcie. Policja rozpoczęła poszukiwania i wiem, że tam dosyć dużo policjantów się włączyło, powyżej 80, potem dołączyli strażacy, leśnicy. No w takich sytuacjach to wiadomo, że te wszystkie służby się mobilizują. I sporo mieszkańców, kilkadziesiąt osób też postanowiło wziąć udział w tych poszukiwaniach, między innymi sprawca tego zabójstwa. Wiem, że mieszkańcy bardzo do tej sprawy podeszli poważnie i tak no, budziło to duże emocje, bo to dziecko jednak było nieduże. 8-letnia dziewczynka, wiem, że to tak pamiętam z tego wizerunku, który publikowaliśmy, bardzo ładna dziewczynka, drobna. Tak jak ludzie o niej mówili, miła, taka sympatyczna, przyjazna, więc tym bardziej, jeżeli takie dziecko gdzieś tam jest poszukiwane, no to ludzie siłą rzeczy gromadnie w tym uczestniczą, także sporo osób się tam w to zaangażowało. To były poszukiwania zakrojone na szeroką skalę. Samych policjantów było niemal 100. Do tego przedstawiciele różnych innych służb oraz mieszkańcy, a wśród nich Mariusz Borowski ze wsi Długie, przyjaciel rodziców Emilki. Bezrobotny, zanim trafił za kraty, nie pracował. Podaję jego pełne dane, bo zgodził się na to sąd okręgowy w Suwałkach. Dla ośmiolatki, 25-latek, był jak wujek. Tak go traktowała. I podkreślam to jako przestrogę. Dla każdego rodzica, dla każdego dziecka. 27 lutego 2001 roku. Wtorek, Kalinowo koło Ełku. Miejscowość przy drodze krajowej numer 16, prowadzącej z Augustowa do Olsztyna. Emilka była w domu sama, miała do szkoły na popołudnie. Mama z najmłodszym synem pojechała do lekarza do Olsztyna, wróciła późnym popołudniem. Wtedy się zorientowała, że stało się coś złego, bo w mieszkaniu pozostał tornister Emilki, a dziewczynki nigdzie nie było widać. Okazało się, że w ogóle nie było jej na lekcjach i zaczęły się intensywne poszukiwania. Nikt by się nie domyślił, że zabójca, po tym co zrobił Emilce, wrócił do mieszkania swojej ofiary. Jak gdyby nigdy nic, rozmawiał z mamą dziecka, które zamordował, a potem zaangażował się w poszukiwania dziewczynki. Jak to się stało, że ona w ogóle zaginęła? Mama była Mamy w tym domu? Nie było. Mhm. Mama wyjechała z młodszym bratem Emilki do lekarza. Z tego co ja pamiętam, dziewczynka miała iść do szkoły na popołudnie, na tak zwaną drugą zmianę. No przeważnie te młodsze dzieci tak się uczyły. I została ze starszym bratem, ale ten brat jakoś tam wcześniej poszedł do szkoły, bo te starsze klasy miały inny ten rozkład. Teraz do końca ja jakby nie wiem, jaka była prawda, bo różne wersje obowiązywały. Pojawiały się jakieś informacje, że ona gdzieś tam poszła przed południem odwiedzić jakieś chore koleżanki w domu i wróciła i później miała iść do szkoły. Ktoś tam też mi mówił, że coś na komputerze robiła i wtedy postanowiła pójść do szkoły. W każdym razie wyszła z domu, miała klucz od domu. Wyszła z domu do tej szkoły, ale do szkoły nie doszła, tylko zawróciła z drogi. I też są różne wersje. Jedna wersja mówi o tym, że Mariusz B. Borowski, bo już teraz zostało upublicznione jego nazwisko również, zawołał ją, czyli przyjaciel rodziny, zawołał ją z klatki schodowej, jak się okazało, że drzwi są zamknięte. No i ona wróciła do tego budynku. Natomiast już słyszałam, że on ją gdzieś tam spotkał i oboje wrócili. Nie wiem, która wersja jest prawdziwa i tu jakby też policja za bardzo tam w te szczegóły nie wnikała. A w tej chwili już też oni
tak nie wszystko pamiętają tak idealnie, bo to jakby nie na tym się skupiali, nie na takich szczegółach. Też i babcia, pamiętam, jak rozmawiała z nami, babcia Emilki, pani Jadwiga, powiedziała, że ona nikomu obcemu by nie otworzyła drzwi. Także no była nauczona takiej ostrożności. To nie było jakieś takie dziecko, które było nierozważne. Także tutaj była wyczulona i uczulona przez rodziców na to, żeby się tam z obcymi za bardzo nie spoufalać. No a tu się okazało, tak, że sprawca był bardziej swój niż obcy, tak? Bo to no był znajomy. Zdecydowanie swój, tak. On od pół roku, tak jak pamiętam, to utrzymywał dosyć taki zażyły kontakt z tą rodziną. Z dwojgiem rodziców, no ale wtedy akurat tata Emilki był za granicą, więc odwiedzał mamę i te jej dzieci i tam woził tę Emilkę do babci, tak jak ona opowiadała, ta babcia, że przywoził ją do niej. Zresztą tak jak ludzie mówili, też ta rodzina, to był bardzo miły, młody człowiek i też o takiej miłej powierzchowności, tak bym to określiła. No wzbudzał zaufanie na pewno, więc... Tym bardziej nikt by go nie podejrzewał. Nie, zupełnie nie, zupełnie nie. Chociaż byli ludzie, którzy gdzieś tam, no też między innymi dlatego, że były takie osoby, które miały trochę, powiedzmy, inne zdanie na temat tego człowieka, no to ten trop gdzieś tam się pojawił w tych policyjnych rozważaniach. Dlatego, że były osoby, które twierdziły, że on mocno był na przykład skonfliktowany ze swoimi rodzicami, że często oni gdzieś tam go wyrzucali z domu, że były jakieś tam awantury co jakiś czas. Gdzieś tam się pojawiła informacja, że on został też przed zakończeniem służby wojskowej zwolniony z tej służby ze względu właśnie na jakieś takie dziwne zachowania i takie problemy natury psychicznej. Więc no, opinie były różne, ale generalnie... Z wyglądu budził zaufanie, tak, natomiast tak. Jak ktoś znał rodzinę, to wiedział, że problemy były. Wiedział, że coś tam się działo i niepokojącego, natomiast no, ta jego powierzchowność jednak tutaj brała górę i powodowała, że ludzie mu ufali. Do Kalinowa parę godzin po zgłoszeniu zaginięcia sprowadzono specjalnie wyszkolone policyjne psy. Zwierzęta zgubiły trop obok sąsiedniego bloku. To potem znalazło potwierdzenie w śledztwie, że Emilka najpewniej wyszła z domu, przeszła parę metrów, a następnie do mieszkania zawróciła. Dobrowolnie? Całkiem prawdopodobne. Znała swego przyszłego oprawcę, ufała mu. Ufała mu zresztą cała rodzina. W tamtym czasie w Polsacie emitowana była peruwiańska telenowela Fiorella. Jak opowiadała babcia, Mariusz przypominał jednego z aktorów serialu, że taki miły, że taki piękny. Intensywne poszukiwania przez dłuższy czas nie dawały żadnego efektu. 1 marca funkcjonariusze nosili się już z decyzją o przerwaniu poszukiwań, ale policjanci z niedużego posterunku w Kalinowie byli niezwykle spostrzegawczy. Zauważyli, że w grupie mieszkańców zaangażowanych w akcję jest jeden młody mężczyzna, który radzi, poucza, sugeruje, gdzie należałoby szukać, ale to, co mówił, było sprzeczne z rezultatami poszukiwań. 25-latka najpierw dyskretnie wypytali policjanci z Kalinowa, następnie swoimi spostrzeżeniami podzielili się z oficerami z Ełku, a ci do sprawy podeszli niezwykle profesjonalnie. Po latach Grażyna Merchelska zdradza, jakimi metodami udało się oficerom z Ełku złamać Mariusza Borowskiego, że przyznał się do zbrodni i wskazał miejsce ukrycia zwłok. To wróćmy do tego, jak policja wpadła na to, że to właśnie on jest sprawcą. Poszukiwania przez dłuższy czas w ogóle nie dawały żadnego efektu, tylko no właśnie spostrzegawczość policjantów sprawiła, że zorientowali się, że jeden z tych poszukujących coś taki nadgorliwy jest. Tak, no, z jednej strony tak, ale z drugiej było to jakby takie zrozumiałe, ponieważ jako przyjaciel rodziny, no to no, mógł być nadgorliwy, może nie nadgorliwy, ale gorliwie chciał się przyczynić do odnalezienia tej Emilki, więc początkowo to nie budziło żadnych jakby takich niepokojów, dlatego że no wiadomo, jak przyjaciel rodziny, to tak jak w każdym przypadku mocno się powinien angażować, no to się angażował. Natomiast policjanci miejscowi z posterunku w Kalinowie mieli jakieś takie co do niego drobne podejrzenia. Być może też wiedzieli o tych faktach, o których wcześniej mówiłam, o tych
nie wiem, czy to były fakty, czy to były tylko jakieś takie plotki przekazywane przez mieszkańców, że no nie do końca coś tam jest w porządku, jeśli o niego chodzi. I były też, pojawiały się tropy. To tak jak zawsze w takich sytuacjach się pojawiają, pojawiały się jakieś sygnały i oni zaczęli w związku z tym przesłuchiwać różne osoby. Mariusz B. nie był jedyną osobą, z tego co ja wiem, która była słuchana, jak to mówią oficerowie. I podczas tego przesłuchania on po prostu w pewnym momencie zaczął zaprzeczać informacjom, które ujawnił wcześniej. Pojawiły się nieścisłości co do tego, gdzie on był i co robił w danym momencie. I to już jak gdyby spowodowało taką wzmożoną czujność co do jego osoby. W związku z tym to przesłuchanie zaczęło już być takim mocno poważnym przesłuchaniem. Wiem, że przesłuchiwało go dwóch policjantów. Oczywiście myśmy na bieżąco tych szczegółów nie mogli zdradzić. I tu jeden był taki, powiedzmy, bardziej porywczy, a drugi bardziej spokojny. I co się okazało podczas tego przesłuchania? To wiem, że teraz to już mogę powiedzieć. Mariusz Borowski był osobą, która, jeżeli się podniosło głos, to natychmiast się zamykała w sobie. W ogóle się nie odzywał. Także tutaj no, trzeba było na pewno krzykiem, jakimiś groźbami, jak to czasem podczas takich przesłuchań bywa, nie udało się tam niczego wymusić. On się zamykał, się blokował. Natomiast był policjant, który umiał tak bardzo spokojnie sobie z nim porozmawiać. I to właśnie dzięki temu udało mu się jakoś tak wydobyć z niego to przyznanie się, dlatego że on się przyznał podczas tego przesłuchania do tego, co zrobił. On się przyznał nawet do gwałtu, gdzie później już, z tego co wiem, na sali sądowej była linia obrony zupełnie inna. On się do gwałtu nie przyznawał, chociaż i tak biegli stwierdził, że ten gwałt był. Natomiast podczas przesłuchania, i to wiem w 100%, jestem pewna, że on się przyznał do gwałtu i to no, do gwałtu dopochwowego, nazwijmy to, czyli mocno to drastycznie tam przebiegało. Straszne, to ośmioletnie dziecko. Tak, ośmioletnie dziecko. Policjant po prostu zaczął spokojnie bardzo wytykać mu te nieścisłości. Czyli mówiłeś, że byłeś tam, a przecież byłeś tu. Także to przesłuchanie, o dziwo, było bardzo spokojne. I on się zaczął nagle w tym wszystkim gubić i w pewnym momencie się jakoś tam mocno otworzył. O wszystkim opowiedział, do wszystkiego się przyznał. I tak jak mówię, no później gdzieś tam zaprzeczał, no widocznie w porozumieniu z obrońcą, ale wtedy przyznał się do tego, co się wydarzyło. No ta dziewczynka straciła wtedy przytomność, i, bo on tam też ją chyba trochę podduszał. Później już w tej wannie dokończył dzieła, czyli ją już tak utopił. Do końca jak gdyby się udusiła, się nałykała tej wody i później ją wywiózł właśnie w skrzynce plastikowej na mięso. Ona była drobną, taką małą ośmiolatką. Taka skrzynka to powiedzmy do 20 kilo. Na taki ładunek jest produkowana, jest przygotowana. 25-latek policjantom powiedział, że 27 lutego we wtorek w środku dnia przyszedł do swoich przyjaciół w Kalinowie w odwiedziny. Jego wieś Długie od Kalinowa jest oddalona o jakieś 15 minut drogi piechotą. Mieszkanie znajomych było zamknięte na klucz, ale w oddali przez okno w klatce schodowej zauważył, że Emilka tylko co wyszła z domu i zmierza w kierunku szkoły. Zawołał ją, by go wpuściła i dziewczynka zawróciła. W mieszkaniu, jak wynikało z aktu oskarżenia, mężczyzna poddusił dziecko i zgwałcił 8-letnią drobną dziewczynkę. Co go tak podnieciło? To potem powiedział śledczym i za moment do tego wrócimy. Po tym, jak zgwałcił dziecko, postanowił je utopić w wannie. Jak twierdził, bał się, że ośmiolatka wyjawi jego tajemnicę. Gdy już dziewczynka nie dawała oznak życia, rozebrał ją, ciało zapakował do worka i wywiózł rowerem nad brzeg jeziora Skomętno. Zwłoki dziewczynki ukrył w szuwarach. To wszystko powiedział potem policjantom z Ełku. I powiedział to w taki sposób, że po dziś dzień dokładnie to pamiętają. On w ogóle tak dosyć beznamiętnie mówił, z tego co wiem od policjantów. Opowiadał tak z takim spokojem nawet o tym wszystkim, już jak później się przyznał.
to ją gdzieś tam do tej skrzynki upchnął i wywiózł rowerem, dobył składak. I z tego co wiem, on próbował gdzieś tam ją pod lodem ukryć, ale nie udało mu się przebić lodu, więc porzucił ją gdzieś tam w krzakach na lodzie, na jeziorze. Myśmy spotkali tam takiego mężczyznę, który lubił sobie łowić pod lodem ryby zimą. To jeden tam z gospodarzy i właśnie on nam też wskazał to miejsce, dlatego że policja oczywiście takich rzeczy nam nie przekazywała. Myśmy sami do tego doszli. Byliśmy tego samego dnia, kiedy policja znalazła zwłoki, myśmy też dotarli w to miejsce. No już tych zwłok oczywiście nie było, ale rzeczywiście tam te ślady krwi były i tak też nam towarzyszyły dosyć silne emocje, a ja to już w ogóle byłam u szczytu emocji, dlatego że byłam w 8 miesiącu ciąży, więc w ogóle zimno, mróz, a ja tu z dużym brzuchem przed sobą, w którym było moje trzecie dziecko i tutaj ta 8-letnia Emilka, no więc sytuacja taka mocno, mocno trudna, tak bym to określiła. To był już w sumie marzec, tak? Przełom lutego i marca, a mimo to wszystko był, tak. Było zupełnie zimowo. Ale było zimowo. Zimno, tak, lód był, także no, ciężko było przebić ten lód, więc był mróz, było bardzo zimno. Następnego dnia była wizja lokalna, też nam udało się na niej być. Widzieliśmy tego człowieka, taki w sumie drobny mężczyzna z czarnym wąsikiem. Też dosyć tak beznamiętnie tam to wszystko pokazywał, mówił. Tam był ten rower z jakimś takim manekinem, z tą skrzynką. I tutaj była bardzo ciekawa sytuacja, mianowicie na tej wizji lokalnej było 50 policjantów, co się w zasadzie nie zdarza. I były jeszcze psy. 5 chyba psów było. Dlaczego? Dlatego, że policjanci się obawiali linczu. Obawiali się po prostu samosądu. Jeden z policjantów, z którym rozmawiałam, to wręcz po prostu miał za zadanie pilnować wujka tej dziewczynki, czyli brata jej ojca. Bo po prostu człowiek ten się gotował, a w pewnym momencie nawet ten wuj się zorientował, że ten policjant jakby jest mu tutaj przypisany do pilnowania i mówi spokojnie, nic tu się nie wydarzy. Ale rzeczywiście było dużo ludzi i policja się obawiała, że będzie samosąd. Bo to jest jednak małe środowisko. W takich środowiskach ludzie szybko zaczynają działać, chcą wydawać jakieś tam wyroki. I te emocje biorą górę, bo gdzieś tam w dużych miastach, w dużych środowiskach to tej takiej obojętności jest jednak więcej. No to każdy jakoś tak się angażuje, się utożsamia z tymi rodzicami, że przecież to jemu mogło się zdarzyć, jego dzieciom, więc no i ludzie znali tego człowieka. No właśnie, wszyscy znali i sytuację. Ofiarę, i rodzinę ofiary, tak, i wszyscy znali tak. Sprawcę. Sprawcę, tak, więc tutaj mogło dojść naprawdę do różnych sytuacji, także ta nasza policja jakoś tam się dobrze z tym zorganizowała, że naprawdę to w miarę bezpiecznie wszystko przebiegło. Sam proces też przebiegł bardzo szybko, jak na warunki tak. Polskie. Do zbrodni doszło zimą 2001 roku, na początku roku, a zimą 2001 roku już po jesieni, w grudniu, zapadł wyrok. Tak. Proces rozpoczął się 3 grudnia, a 29 już był wyrok. Dostał dożywocie z możliwością ubiegania się po 30 latach starania się o warunkowe zwolnienie i został pozbawiony praw publicznych na 10 lat. To jeszcze za 10 lat na pewno będzie siedział, ale kto wie, czy za te 10 lat nie będzie się starał o to warunkowe zwolnienie. Będzie jeszcze całkiem młodym człowiekiem, on miał 25 lat w chwili popełnienia zbrodni, to jeszcze można powiedzieć kawał życia przed nim. Przed nim, tak. Jak wyglądał ten proces? Czy dziennikarze mieli wstęp na salę rozpraw? Nie, nie można było wejść. Proces był przy drzwiach zamkniętych i obie strony o to poprosiły. To znaczy i obrońca prosił ze względu na to, że mężczyzna miał przecież rodziców w tej miejscowości. Tam w ogóle była taka trudna sytuacja z jego rodzicami, bo tam wiem, że tata miał jakiś stan przedzawałowy. Mama w ogóle gdzieś wyjechała w tym czasie, po tym całym zdarzeniu i oni, naprawdę trudno im było się też w tej sytuacji odnaleźć. Dla nich to też tragedia. Tak,
Więc wiem, że i obrońca o to prosił, ale też właśnie prokurator prosił o to. Dlatego chyba, że tam ta linia obrony była taka niepokojąca. Raz, że się upierał przy tym, że nie było gwałtu, chociaż oczywiście biegli to stwierdzili bez żadnych wątpliwości, nie mieli co do tego. Natomiast nie wiem, czy on nie chciał jakby częściowo tej odpowiedzialności zrzucić gdzieś tam na to dziecko czy na tą rodzinę. Bo tam jakieś takie dziwne plotki się pojawiały. Wiem też, że była taka sytuacja, jak on rozmawiał z prokuratorem i to chyba nawet podczas tej wizji lokalnej, że on tak opowiadał o tym, jak tam wszedł i właśnie żona siedziała przed komputerem, coś tam zaczęli rozmawiać i że ona zaczęła go, i tu takie to było jego wyrażenie, zaczęła go kozytać. Czyli no, się na to mówi też łaskotać, gilgotać, tak? Różne są określenia na tę czynność. I że to go pobudziło. Pytanie, czy to była prawda, czy to był jakiś jego wymysł, czy on właśnie później też nie usiłował jakby tej odpowiedzialności gdzieś tam na nią zwalić. Ale co to za odpowiedzialność? No nie jest to żadna odpowiedzialność, ale tak prawdopodobnie ci ludzie, ci psychopaci czy tam pedofile, no w ten sposób też trochę tak myślą. Kozytać to słowo raczej rzadko spotykane, używane właściwie tylko gdzieniegdzie w Polsce północno-wschodniej. I tak też przestępca próbował się tłumaczyć, że dziewczynka go połaskotała, a potem stało się to, co się stało. Co siedzi w głowie takiej osoby? Tego zrozumieć nie sposób. W trakcie procesu oskarżony przyznał się do zabójstwa dziecka poprzez utopienie w wannie, nie przyznawał się natomiast do obcowania płciowego z ofiarą. Badania biegłych medycyny sądowej ponad wszelką wątpliwość wskazywały jednak, że do gwałtu doszło. 28 grudnia 2001 roku. Sąd okręgowy w Suwałkach w procesie, który toczył się za zamkniętymi drzwiami, skazał Mariusza Borowskiego na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie najwcześniej po 30 latach za kratami. Skazany nie komentował wyroku, lecz spokojnie go wysłuchał. Orzekliśmy najwyższy wymiar kary, bo dla tak okrutnej zbrodni nie ma okoliczności łagodzących. Tak po wydaniu wyroku w rozmowie z Gazetą Olsztyńską mówił przewodniczący składu orzekającego sędzia Jacek Przygódzki. Sąd zgodził się na publikację danych skazanego. Wyrok zapadł po nieco ponad 3 tygodniach od rozpoczęcia procesu i po 10 miesiącach od zbrodni. Obrońca oskarżonego domagał się powołania biegłego psychiatry. Ta opinia jednak niczego nie zmieniła w sytuacji sprawcy. Mimo tych różnych wcześniejszych jakichś zdarzeń związanych z tym na przykład wojskiem, że on wcześniej zakończył tę służbę ze względu na problemy psychiczne, to biegli sądowi, psychiatrzy stwierdzili, że on w pełni świadomy był tego wszystkiego, co się dzieje i co on robi, także działał w pełni władz umysłowych i stąd wyrok był jaki był, nie było tam żadnej taryfy ulgowej. Pani udało się rozmawiać z sędzią, który ten proces prowadził. Jak oskarżony zachowywał się w trakcie procesu? Udało się pani dowiedzieć? Tak, sędzia w ogóle był też mocno poruszony tą sprawą i tym jego zachowaniem i stąd pewnie ten wyrok, który był bardzo surowy, no chyba najsurowszy, jaki u nas mógł być. Po prostu sędzia jakby był zdegustowany tym, że mężczyzna opowiadał raz, że no, mogły już opaść te emocje i mógł opowiadać spokojnie, ale też opowiadał to, co robił i to, jak zachowywał się po tym czynie, po dokonaniu tego gwałtu i morderstwie, po tym wszystkim wrócił do domu, zjadł sobie z rodzicami obiad, po czym wyszedł do rodziców, do domu Emilki, tego samego dnia, jak jeszcze przed zgłoszeniem tego zaginięcia Emilki. I on tam sobie z nimi konwersował, opowiadał, że będzie chrzestnym w rodzinie swojego jakiegoś kuzyna. Sędziego to bardzo spulwersowało, że on z takim spokojem do tego podszedł i tak jakby go to w ogóle nie obeszło, ta cała sytuacja. I też właśnie na sali sądowej on był jakby taki zimny i mocno spokojny.
skruchy no nie było zaparte, widać. Nie, no właśnie nie było widać tej skruchy, żadnej jakiejś takiej refleksji. To takie wszystko było bezrefleksyjne i taka sucha opowieść snuta przez tego oskarżonego, więc jakby no to też może poruszyć każdego. Co rodzina Emilki potem mówiła o Mariuszu B.? Z matką w ogóle nie dało się rozmawiać. Ona wzięła jakieś proszki uspokajające, nie była sobie w stanie z tym poradzić. Trudno jej się dziwić, no bo jednak jeżeli się ma zaufanie do kogoś tam i mimo jakichś tam krążących opowieści gdzieś w sferze publicznej daje się szansę takiej osobie, co też świadczy o jakiejś tam empatii człowieka. Byli to ludzie empatyczni, jak gdyby przyjęli go do grona swoich bliskich znajomych. W momencie, kiedy o czymś takim się człowiek dowiaduje, no to no, rzeczywiście nie da się rozmawiać o tym. Więc myśmy z nią w ogóle nie złapali kontaktu. Rozmawialiśmy z babcią, byliśmy w tym mieszkaniu, gdzie to się stało i nie widzieliśmy tej mamy. Gdzieś ona się po prostu w jakimś pokoju zamknęła. Myśmy rozmawiali z babcią. Babcia była bardzo poruszona. Naprawdę też miała łzy w oczach i nie mogła też w to wszystko uwierzyć. I tak opowiadała o nim, że przecież to taki człowiek. Wydawało się dobry i spokojny i uczynny. Ojca nie było, był gdzieś tam za granicą. On później wrócił, ale nie miałam z nim kontaktu. Natomiast z chłopcami też się nie widziałam, z braćmi Emilii, tylko z tą babcią. No ale myślę, że byli mocno poruszeni tym wszystkim. Trudno nie przeżywać, nie wspominać. Takie rany nie goją się łatwo, o ile w ogóle. W małej miejscowości takie wydarzenie to był wstrząs. W pracy dziennikarza o takich tragediach się nie zapomina. One już potem na zawsze pozostają w głowie. W pracy policjanta pewnie tym bardziej. I tu należą się ogromne gratulacje dla funkcjonariuszy z Kalinowa i z Ełku, że w porę dostrzegli potencjalnego sprawcę, że potrafili wychwycić nieścisłości w tym, co mówi i że nie mamy kolejnej sprawy sprzed lat, z którą musi się mierzyć Archiwum X. Żeby odświeżyć tę sprawę trochę, jak pan zadzwonił i zaproponował tę rozmowę, to pozwoliłam sobie właśnie też moje kontakty odświeżyć z policjantami i dzwoniłam do nich. Jedno zdanie zawsze było, czy pamiętają sprawę zabójstwa 8-letniej Emilki z Kalinowa? I zawsze brzmiała odpowiedź, oczywiście, takie sprawy zawsze się pamięta. Myślę, że wszyscy tutaj tę sprawę pamiętają. No może dzieci to niekoniecznie, no bo jakby to już są pewnie dorosłe osoby, a wtedy nie miały takiej świadomości, ale ci, którzy wówczas byli dorośli, czy powiedzmy byli w wieku takim młodzieńczym, to na pewno doskonale tę sprawę pamiętają. Policjanci właśnie, ci starzy też mówią, że całe szczęście w ogóle, że ta sprawa zakończyła się jakimś finałem, czyli że odnaleziono sprawcę. Dlatego, że no ile takich jest niewyjaśnionych, nie? Tak. Trudno by było im też żyć z taką świadomością, że on gdzieś tam jest, żyje i nikt nie wie, kto to jest. Także na szczęście to się udało i to był ogromny sukces tak naprawdę, dlatego że to bardzo szybko się wszystko wydarzyło i szybko ten sprawca został namierzony i szybko jakoś udało im się go skłonić do tych zeznań. Emilka urodziła się w 1992 roku w październiku. Za parę miesięcy skończyłaby więc 29 lat.